Pani, witam serdecznie. Dzisiaj jest druga część denka. Dzisiaj będzie denko takie pielęgnacyjne, jeśli chodzi o ciało, o stopy i o ręce. I zacznę może od dezodorantów. Pierwszym z nich jest Rexona. Jak wiecie, Rexona bardzo lubię. Fajnie się u mnie sprawdza. To była to typowa, że ma nie zostawiać śladów białych i żółtych. Świetnie się sprawdziła. Nie wiem, czy 48 godzin działa. Bo wiadomo, człowiek się troszeczkę częściej myje, natomiast 12 godzin wytrzymuje, jak dla mnie ok, zapach też super, także mogę go Wam polecić. Kolejny dezodorant, jaki tutaj mam, no i niestety ten się zupełnie u mnie nie sprawdził i jest to Nivea. I był to ten dezodorant, który miał działać antystresowo z kompleksem cynku. Niestety ja miałam wrażenie, że jak się popsikałam tym dezodorantem, to pociłam się dwa razy szybciej, dwa razy więcej. Jak wiecie, ja Nivea dezodoranty bardzo lubię, natomiast ten się zupełnie u mnie nie sprawdził i do tej wersji na pewno nie wrócę. Tu mam kolejny dezodorant i to jest dezodorant z Glarif i jest to podróbka zapachowa Bruno Banani, tego różowego, i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście pięknie pachnie i o dziwo, bo to jest dezodorant za kilka złotych, mega, mega długo się utrzymuje ten zapach na skórze. Naprawdę długo, byłam mile zaskoczona, także myślę, że jakąś jeszcze inną wersję z tego zapachu sobie Larif kupię. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj mam z SheFood, to jest to serum do stóp z masłem shea, bez barwników, parabenów, silikonów, 50 ml, jak wiecie, to było w Glossy Boxie. Było też w moich ulubieńcach i dalej tak twierdzę, świetny produkt do stóp, jeśli macie stopy właśnie takie przesuszone. Fajny jest tutaj aplikator, natomiast ja zamiast poczytać, jak to powinno się stosować, no to co Viola Samosia, no to co tam będę czytać na opakowaniu, co producent napisał. Należało ten produkt nałożyć na problematyczne miejsca na stopach i zostawić do wchłonięcia. Natomiast ja Wam powiem, stosowałam ten krem codziennie na stopy wieczorem. Na całe wmasowałam po prostu krem i szłam spać. Efekty były widoczne, świetne były stopy. Bardzo fajna jest ta firma SheFood. Ja jeszcze mam z tej firmy peeling do nóg, do stóp i jest genialny. Także to serum myślę, że sobie też zakupię. Tu mam jeszcze jeden dezodorant Lady Speed Stick. Jak wiecie, ja je bardzo lubię. Oczywiście tutaj była ta forma żelowa. Natomiast nie wiem, co było z tym zapachem. Tu było fruity splash. Nie wiem, czy to widać dobrze w aparacie. Natomiast ten zapach w ogóle nie przypadł mi do gustu. Pachniał tak jak ocet kwaśny. Straszny zapach, także nie wiem, czy produkt był zepsuty, czy nie. Nie działał zbyt dobrze, tak jak powinien, więc do tej wersji na pewno nie wrócę. Tu mam kolejną świetną rzecz. To jest płyn do kąpieli z Balea. To dostałam od Moniki. Monia, kochana, pozdrawiam i dziękuję. Przepiękny miało zapach, to było bardzo wydajne, naprawdę niewielka ilość wystarczyła do wanny, żeby była mega, mega piana, to było w takim kolorze ciemno-żółtym, złotym. Świetny produkt, pięknie pachniał, świetna była pianka. Muszę zobaczyć na internecie, czy jest dostępny ten produkt, bo bym się na niego jeszcze skusiła. Oczywiście mój ulubiony płyn do higieny intymnej laktacyt, tu mam tą mniejszą pojemność, nawilżający z ekstraktem z kwiatu lotosu. Ja lubię te produkty, one mi krzywdy nie robią. Stosuję je naprzemiennie z tym płynem z Biedronki, który jest też do higieny intymnej, także ja jestem zadowolona. Myślę, że kolejny raz się u mnie pojawi w łazience. Tutaj miałam peeling myjący z Joanny, pojemność 100 ml, natomiast bardzo wydajny produkt. Świetnie złuszcza martwioną skórę, tu jest niby z truskawką. Ten zapach, ja wiem, że jest taki mocno, mocno chemiczny, ale peeling robi to, co trzeba, także myślę, że do tej wersji jeszcze sobie powrócę. Tu mam kolejną fajną rzecz, która była w moich ulubieńcach, jest to krem do rąk z Yves Rocher, 30 ml. Świetny krem, bardzo lekko miał konsystencję. On był tutaj niby z wyciągiem z czarnych owoców, natomiast ja czuję jakiś taki zapach egzotyczny, jak drzewo sandałowe, coś takiego. Patrzyłam na stronie Yves Rocher, ale nie widziałam tych kremów. Wydaje mi się, że to była taka wersja limitowana, świąteczna. A szkoda, bo krem małą pojemność miał, więc fajny do torebki, świetnie pachniał. Muszę Wam powiedzieć, że zapach się utrzymywał mega, mega długo na dłoniach, do 2-3 godzin. Także dla mnie rewelacja. Tu mam kolejny krem do rąk L'Occitane. To była próbka w gazecie z 20% zawartością masła shea. I ja jednak wiem, że nie lubię zapachu masła shea, nie przepadam za tym zapachem. Skończyłam krem, krem był dość wydajny, dość gęsty, fajnie nawilżał dłonie. No niestety nie kupię go, bo jest dość drogi, ale taką pubeczkę fajnie było przetestować. Tu
Tu mam kolejną rzecz z Oriflame, to był taki body cream 250 ml o zapachu Jordani White Gold, czyli taki zapach jak tam jest docentny perfum, delikatnie pachniał, natomiast ten zapach był taki dość mocno wyczuwalny, dość taki powiem chemiczny. Miałam jeszcze jedną serię z tego balsamu, tylko o innym zapachu i tamten dużo lepiej mi się jednak używało. Ten zapach nie był po prostu tak męczący jak ten. Także do tej wersji nie powrócę, ale sam balsam bardzo fajnie nawilża skórę. Myślę, że poszukam sobie jeszcze jakiegoś innego w katalogu. No niestety musiałam przerwać, bo mi ptaszek mocno w okno pukał. Podejrzewam, że to dzięcioł. Mówiłam Wam o tym produkcie z Oriflame do ciała, do balsam do ciała. Tu mam kolejną rzecz, którą bardzo lubię i to jest żel pod prysznic z Bala 300 ml. Niestety to była wersja limitowana o zapachu jeżyn. Bardzo fajnie pachnią, bardzo słodko. Jak wiecie, te żele z Bala u mnie się sprawdzają różnie. Natomiast ta wersja bardzo przypadła mi do gustu, świetnie pachniał. Niestety już go nie kupię, bo wersja limitowana była. I tu mam jeszcze jeden żel z Bala o zapachu białych kwiatów. Bardzo fajna, kremowa konsystencja. Ten też pachniał tak dość delikatnie, ale słodko. Też się super u mnie sprawdził. Mam jeszcze jeden żel w zapasie. No i myślę, że się wybiorę na giełdę, żeby sobie uzupełnić zapas, jeśli chodzi właśnie o te żele z Balea. Tu mam jeszcze jeden produkt z Yves Rocher, żel pod prysznic. Jak wiecie, ja je bardzo lubię. Tutaj miałam owoc granatu z Hiszpanii, 200 ml. Świetnie się u mnie te żele sprawdzają. Ja je bardzo lubię, zwłaszcza właśnie te owocowe. No i jeszcze jeden z zapachem kawy. To jest rewelacja. Zrobiłam sobie już zamówienie na stronie internetowej i czekam na paczuszkę, jak przyjdzie. Także mogę je Wam polecić. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest Perfecta Dex Cosmetics i to jest ten produkt ujędniający, brązujący, 200 ml. Przepięknie pachnie, jak budyń waniliowy. Bardzo dobrze się u mnie produkt sprawdza, nie podrażnia, nie miałam żadnej alergii, żadnej wysypki, nic mi się nie działo. Świetnie się właśnie kolor później bardzo szybko pojawiał na skórze. Myślę, że do tej wersji na pewno powrócę w przyszłym roku i co najważniejsze, nie śmierdzi się rano jak pieczone kurcze. Także to mogę Wam polecić. Tu mam dwa opakowania balsamu brązującego z Lirene. Jak wiecie, to jest mój ulubiony balsam brązujący. Natomiast muszę Wam powiedzieć, jak stosowałam go na nogi, no to było wszystko w porządku, nic się nie działo. Natomiast stosując go na ręce, dostałam mega wysypki. Nie wiem, co się dzieje. Jedno opakowanie, jedna skóra ciała, a na nogach nic, a na rękach mega wysyp. Świetny produkt, bardzo szybko właśnie skóra się brązowiła. Oczywiście ja kupuję ten do ciemnej karnacji. On jest tutaj o zapachu kawy. On dla mnie pachnie kawą taką, kawą z toffee. Bardzo słodko. Oczywiście moja skóra no, nie śmierdzi po aplikacji tego produktu. Bardzo szybko się wchłania. Nie ma żadnych smug, plam. No ale ja się po prostu już nauczyłam używać takich produktów. Myślę, że do niego wrócę w przyszłym roku, spróbuję go znowu zaaplikować na ręce. Mam nadzieję, że nic się tam już więcej nie będzie działo. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, jak wiecie, sól z Pabi Beauty i tu jest trawa cytrynowa i bambus. W tej chwili mam z bursztynem. Ja takie dwie nakrętki wsypuję sobie do wanny i jak to mówię, chwila przyjemności, relaksu wieczorem dla mnie. Bardzo fajnie pachną. Niektóre z nich delikatnie bawią wodę, ale nie wszystkie. No i zawsze musi być ta sól u mnie w kąpieli. Tu mam jeszcze dwa produkty z pielęgnacji. Pierwszy to jest Bielenda Sexy Mama. To jest oczywiście krem na nogi dla kobiet w ciąży. Natomiast ja używam tego codziennie, jak wychodzę do pracy. Wiecie, że ja pracuję w handlu. Potrzebuję troszeczkę pielęgnacji innej na moje nogi. Wiecie, że handel polega w sklepie na tym, że się stoi za ladą, nie ma możliwości siedzenia, a tak po 12 godzinach. Ja czasami po prostu nie mogłam ruszyć nogami, dlatego szukałam różnych produktów. Nie lubię produktów chłodzących, taki mam właśnie w tej chwili żel, nie cierpię go, bardzo mi się go nędznie stosuje, że tak powiem, no ale oczywiście zużyję. Natomiast to kolejne opakowanie już mam zakupione. Świetny produkt, jeśli potrzebujecie właśnie produktu, który Wam delikatnie pomoże, żeby te nogi były nie takie zmęczone i nie opuchnięte, to naprawdę Wam polecam. Ja smaruję sobie codziennie przed wyjściem do pracy łydki i uda i naprawdę dużo lepiej moje nogi się czują wieczorem, także naprawdę polecam. I jeszcze mój ulubieniec, to jest Pharmona Peeling Daktyle Indyjskie z wanilią. Jest tutaj 225 ml hardkorowego zdzieraka. Przy skórze suchej, wrażliwej naprawdę musicie uważać.
dlatego że ja raz przesadziłam, za mocno wypilingowałam sobie ramiona, no i miałam skórę mega, mega podrażnioną, ale ja ten produkt uwielbiam. Te granulki naprawdę mocno zdzierają, przepięknie pachnie, właśnie słodko. No i na pewno się u mnie pojawi w kolejnym holu zakupowym. Kochani, to by była druga część Denka. Nie chcę, żeby te filmy były nie wiadomo jak długie, bo później się je ciężko ogląda. Żegnam się z Wami dzisiaj, kochani. Buziaki, pa, pa.